Michał, fantastycznie Cię widzieć. W ogóle wyglądasz w takim fenomenalnie. W czasie, no ja też bardzo w ogóle. Dzień dobry. Przywitajmy się na wizji, bo dawno tego nie robiliśmy. Tak, dokładnie. Że nie ma już tutaj, wiesz, żadnych zakazów, maseczek, to w ogóle, można tak, się w końcu całować. No właśnie. Program, Drag Me Out, czas na show, no w ogóle ty w jury, to co tam się będzie działo, czy Polska jest na to gotowa? Nie wiem, dlaczego zadajemy cały czas to pytanie właśnie. Ja uważam, że Polska jest gotowa na wiele więcej i to w żaden sposób nie powinno wzbudzać żadnej kontrowersji, dlatego że jakby mentalność naszego kraju i mentalność w ogóle młodych ludzi jest już dawno, dawno za tym, co uważamy za tabu w Polsce. W związku z tym pamiętajmy o tym, że tu w Polsce jest pierwsza edycja tego programu, a na świecie już tych edycji było 15-20. W związku z tym to jest na naszym rynku to jest coś nowego. Nie wiadomo, dlaczego jest to kontrowersyjne. A jednak młodzi ludzie, myślę, że wychowali się na takich formatach jak ten właśnie. A czy odnośnie tej mentalności? No bo wiesz, wspominasz, że Polska jakby już powiedzmy jest gotowa i tak dalej, ale ja na przykład widziałam na twoim Instagramie swoją drogą fantastyczny filmik. Pierwsze co pomyślałam to, że masz świetnie w ogóle umięśnione nogi, ale tak z ciekawości poczytałam sobie komentarze. No i jak to w komentarzach, tak? Niektórzy na przykład uważali, że pokazałeś za dużo. No widzisz. Boże, to wiesz, bo to jakby może wynika z tego, że ludzie chcieliby wszystko ocenzurować. Ja jadąc na wakacje nie zastanawiam się nad tym, czy jeśli chcę sobie zrobić zdjęcie w kąpielówkach, to robię sobie w kąpielówkach. No raczej nikt na plaży nie wychodzi w burce, no sorry. Chyba, że to jest polska plaża, słuchaj. Nie, na polskiej plaży również wszyscy jesteśmy, nie wiem, w Sopocie, chociażby jak jest jakiś super hit, super, albo Sopot Festival, wszyscy wiemy, jak wyglądają polskie plaże i nie ma tam ludzi, którzy chodzą od góry do dołu ubrani w t-shirty i w spodenki. Wszyscy są jednak ubrani w sposób stosowny do plaży, czyli slipki albo po prostu kąpielówki albo stroje kąpielowe. W związku z tym nie mam pojęcia, dlaczego ludzi bulwersuje coś, co bulwersować nie powinno. Po prostu ludzie lubią sobie komentować i dawać upust swojej frustracji. Możecie to robić, na mnie to w żaden sposób nie wpływa, wręcz mam mega fan z tego, jak czytam te komentarze, bo zastanawiam się, kto może coś takiego napisać i z czego to wynika. To jest bardziej sytuacja dla badania socjologicznego. Jest to, powiem Ci szczerze, dość ciekawe. No dobrze, to ja myślę, że tutaj też będzie bardzo dużo, słuchaj, komentarzy. A czy na przykład jakieś dramy na planie programu już były? No bo charaktery jurorów, no słuchaj, znam Was nie od dziś, są dosyć temperamentne. Jestem pewien, bo już jestem po jakiejś części nagrań, że będzie pikantnie. Na pewno będzie pikantnie, bo nie we wszystkich kwestiach się zgadzamy i z jurorami, i z artystami, którzy występują na scenie. W związku z tym na pewno będzie się dużo działo. A iskrzy pomiędzy Tobą na przykład a Anną Muchą? Zależy, co masz na myśli, mówiąc iskrzy. No iskrzy, zawsze sympatia między nami była i będzie, a to, że czasami się nie zgadzamy w tym, co myślimy o występach, to już jest jakby kwestia tego, że po prostu mamy odmienny pogląd na daną sytuację. Mm-hmm.